Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman. Gazu, więcej gazu przyruszania, więcej, proszę gazu dodawać przyruszania. Lewe lustereczko, lewe, o. Tą kierownicę można by sobie odwrócić, gdybyśmy mieli koła prosto, tak? O, fajnie. No i to, co żeśmy rozmawiali, lustereczka. Znowu włączamy się, czyli się upewniamy się, w prawo. Jak już widzisz, że jest 3-4 sekundy, zdjąć nogę z gazu, żeby minimalnie zatrzymać się na świetle żółtym. Mhm. Bo nie można zatrzymać się, załóżmy, na zielonym i 2 sekundach, czy 3. Mhm. Bo to cały czas jest zielony, a zielone światło co? Zezwala na co? Na jazdę. No właśnie. A kiedy nie zezwala? Jeżeli nie masz za przejściem, za skrzyżowaniem miejsca do kontynuowania jazdy, mhm, bo jest korek, nie? Lub pieszy wchodzący na zielonym nie zdążył tego przejścia jeszcze opuścić, nie? To są właśnie te dwa wyjątki. Jak się czujesz? Prawie na ostatniej jeździe przed egzaminem. Dość pewnie. Myślałem, że będzie mi to wszystko szło, jakoś miałem obawy, ale... I w lewo. Kogo przepuszczamy? Osoby z naprzeciwka. To powiedz mi, wolisz teraz strzelać w bramki, czy jeździć autem? Nadal strzelać w ramki, ale ta jazda autem też jest przyjemna i też użyteczna, no bo do jazdy na treningi też już z innymi zawodnikami trochę męczą, bo zawsze trzeba się do kogoś dostosowywać, bo to kogoś wstawać, bo ktoś jedzie wcześniej, ktoś, mhm, ktoś szybciej, tak to w końcu będę mógł robić to tak, jak chcę. Tu kogoś przepuszczasz? Nie, bo to jest strefa ruchu. Tak jest. Tu jest równorzędny. Mhm. Czyli jak my jedziemy prosto, to oni mają nas poprawić, czyli nas przepuszczają, prawda? Co łatwiej, grać czy uczyć? Nie, to grać. Ale nie ma tragedii, myślę, że będzie gorzej, bo ja nigdy wcześniej o tym nie jeździłem. Przed kursem. No to już zawodu nie zmienię. O, to potrzebne jest do życia także. No, pół roku się jeszcze udzierzał, a jakoś to. Jeszcze przeboleję, ale już... Teraz też dziewczyna krzyczy zawsze z nami. Wszędzie cię łożę. Jest teraz prawo jazdy jak dowód osobisty, nie? No, naprawdę. Już tak naprawdę potrzebny jest. Czyli musisz znać za pierwszym razem. Tak, najbardziej bym chciał i potrzebuję wręcz tego, żeby tak znać za tym pierwszym razem. Dobra. Żeby... Ładnie na prostych. O, tak. I wtedy jak wyjedziesz na tych prostych, to masz pewność, że po zjeździe ze skrzyżowania jesteś na swoim pasie, nie? Bo jak za wcześnie zaczynamy kręcić, to jesteśmy na lewym zamiast na prawym. Pomimo, że tu nie ma znaku stop, ale jest to ograniczona widoczność. Którym pojazdem kolega by ustąpił teraz? Zakładamy, że pojazd jedzie z każdej strony. Wszystkim. A jest taki pojazd, którego byśmy nie przepuścili, czy nie ma? Nie ma. Jest. No, ale zakładajmy, że tamtego omijamy, no. Jest takie czy nie ma? Na to nie zwracamy uwagi. No dobrze, patrzysz. Nie mam pojęcia. Ten, który był stamtąd, miał włączony kierunkowskaz w prawo. Tak, tylko jeden pojazd, któremu nie ustępujemy, tak? Mhm. A tak to wszystkich przepuszczamy. Ale tutaj też jest jeszcze taka zasada, że poczekać lepiej do końca, bo kierowca potrafi bez kierunkowskazu skręcić i w lewo, i w prawo, czyli tutaj patrzeć do końca na pojazd, jaki wykonuje manewr. No i patrz, noga z gazu. Bez sprzęgła na razie. Przyhamuj tylko, puść hamulec i gaz. Widzisz? Było sprzęgło potrzebne? Nie. A gdzie twoja noga poleciała jako pierwszy? No od razu na jakby... No właśnie. Ty nie będziesz w automacie jeździł, nie? Ale... No, takie są plany już. No właśnie. No ale niestety na razie musimy przejść, to prosto jedziemy sprzęgło, musimy przejść przez manualną, tak, skrzynię biegów. Dlaczego? Bo nawet gdybyś jeździł automatem i byś zdawał na automacie, to później jest takie ograniczenie, że już manualem nie możesz jeździć, tak?
uczysz się... Słyszałem, że już są takie kursy, tak? Że... Tak. Na automacie, nie? Aha. Tylko, że jest ten myk, że nie możesz jeździć manualnym, nie? A jak uczysz się na manualu i zdajesz, to możesz jeździć zarówno taką skrzynią i taką. Czyli manualną i automatyczną. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat.